witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj dodatkowymi zasobami. Pierwszy raz tutaj będziemy grali dodatkowymi zasobami, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Ogólnie w talii będziemy grać nasz scenariusz i bardzo dużo machin oblężniczych. Gramy w Sinodal, gramy Desan, Króla Foltesta, który będziemy sobie jazdę burej chorągwi wzmacniać i tak, żeby nam wychodziła cały czas. Mamy balisty, mamy bombardowanie, tutaj bardzo, bardzo dużo. Mamy nawet mistyfikację, którą sobie będziemy zagrywali w nasz scenariusz, już jak go całkowicie zużyjemy. Mamy też Dumę Foltesta, Królowa Adalia, no Jan Natalis do wyciągnięcia desantu morskiego. Bardzo dużo tutaj zagrań jest. Mistyfikacja, gdyby się nie udało. No tutaj się uda na pewno oblężenie wzmocnić, ale gdyby przeciwnik zagrał też jakiś scenariusz, no to możemy zawsze mu przemienić ten scenariusz w misia. Tak się prezentuje talia. Tutaj jest akurat mojego autorstwa. Mam nadzieję, że się spodoba. Link znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. W pierwszej grze zagramy sobie przeciwko Królestwom Północy. Jest to ściana tarcz. No i zobaczymy, czy nasze zasoby sobie poradzą z jego tarczą. Będzie na pewno ciężko. Niestety, tutaj będzie bardzo ciężko. Ogólnie to tak. Dobra, to teraz przydałaby się jeszcze ta bura chorągwia i to już by było bardzo dobre. Bombardowanie możemy wymienić. No, Duma Foltesta również możemy zagrać nawet w tej rundzie. Ale poszukajmy ważniejszych kart, ale na razie tutaj nic nie widzimy. Oj, no niestety. Niestety, ale Foltesta nie będziemy grali w takim razie. Zatem, co my zrobimy? No, jak my rzucimy Wiedźmina, no to boję się, że jak my wzmocnimy go czaszką, no to on rzuci Ancesa. Tyle z tego będzie, aczkolwiek... W razie zróbmy tak. Rzucimy jedną machinę, drugą machinę i dopiero może potem... Nawet teraz Gryfa już rzucić? Taki dylemat, nie? Ciężko powiedzieć. Tylko za burdę nie wypadnij! Sprasz Radowida, jestem ciekaw, co on teraz zagra. Red. Nie przyszliśmy tu budować zamków z piasku. Hej, ale... Na szczęście on sobie... Wystrzelone z niej bełty przebiją nawet skórę trolla. Na szczęście on sobie wzmocnił tego Istreda, więc może nawet nie dobrał tych bardzo ważnych kart. Proszę, jest Wiedźmin. Taka już nasza rycerska niedola. No dobra. Jeszcze możemy tutaj pograć troszeczkę. To zagrać. Tak to zrobimy. No, ciekawe to będzie. Oczywiście tego Foltesta, no to... sobie na razie zostawimy. No i nawet zastanawiam się już, żeby spasować. Dość szybki jest ten pas, ale w sumie on musi zagrać... Nie no, dobra, on ma tutaj zagrania. Taki, że raczej sobie poradzi. Teraz miał aż 4, o kurde. Forsarz, no dobra. Dziwożony na brzegu! Już łuki podnoszą! W porządku, no zrobił to. No bardzo duża szkoda, że nie dobraliśmy tej chorągwi. Foltes by wygrał nam tą rundę na pewno. O, ale teraz już mamy Jana Natalisa, więc mamy dostęp do... mamy dostęp do... Burej chorągwi w razie czego. Jan możemy wymienić. Tu fajnie, blokada.
Spoko. Napas na przykład machina. Naprawdę spoko. Albo może wymienić tą balistę, bo co my jeszcze tutaj mamy? Chciałbym na pewno jeszcze dobrać królową Adalię, ale w sumie możemy tak zostawić. W razie możemy tak zostawić. Ej. Czarne chmury zebrały się nad Temerią. No jest desant. Za króla i honor! Dobrze, no tutaj w ogóle wydaje mi się, że to może być pas. Że musielibyśmy sobie jakoś poradzić z tym. Może sobie rzucimy na początek machinę. My zobaczymy, co przeciwnik zrobi, bo jeśli będzie grał dalej, to my też rzucimy już Jana Natalisa w desant. Okej. Okay. Niestety musimy zagrywać mocniej w takim razie. Nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Zagrajmy sobie w ten sposób. Nareszcie. Co przeciwnik zrobi? Tutaj mamy teraz też tak średnio. Teoretycznie co? No bo balisty nie mogę rzucić, bo wtedy... O właśnie. Rzucę balistę, no to wyskoczy Geralt, nie? Więc jedyna karta, ta w sumie dosyć słaba, to jest Margarita. Tylko, że boję się naprawdę tych Selkirków i ten, więc... Nie wiem, czy to jest dobre. Zobaczymy. Ale my zaczynamy, więc my możemy sobie porozstawiać dość bardzo wszystkie karty. Też... Panie, no, Wiedźmina to raczej nie chcę. Ten jest lepszy. No, w ogóle to Adalię bym chciał. Jedno bombardowanie chyba sobie zostawię. Gdzieś tam mamy jeszcze te machiny. Okej, okay, no tak średnio. Bardzo średnio bym powiedział. No ale dobra, my w takim razie zacznijmy sobie z desantu. Desant możemy sobie zagrać w Górą Chorągwie. Po to, żeby tutaj jeszcze Holtest zrobił swoje. Okej. Okay. Dobra. Kupmy tak. Ocena balista, kurde. Nowigrad potrzebuje odnowy. Mamy Adalię, dobra. To teraz Adalię możemy już sobie zagrać. Jeden tyran. Ładnie. Albo zagram Dumę Foltesta może najpierw. No, Duma w sumie lepiej. Dumę so... No, dobrze. O kurde, ale mnie jedzie. Robi mnie ten nasz kolega. Nic, musimy tak zagrać. A teraz już Adalia, nie? No i w sumie chyba to raczej wyczyścimy w miarę. Zobaczymy. Rydwan. Ale Rydwan daje krwawienie. Tylko. To jak najbardziej jest plus. No a teraz... Są rzeczy, o których nawet wiedzącym się nie śniło. Tak. Dobra, ładnie. Zagramy sobie tak. Okej, fajnie. Teraz.
A, zostawmy na razie to. Zobaczymy, czy nam to w ogóle wystarczy, bo naprawdę będzie dosyć ciężko radzić sobie. Szkoda, że nie mamy załogi. Chciałbym dwa razy ten zagrać lidera, na przykład tutaj. Więc zapału absolutnie niestety, ale nie mamy. Ale cały czas mamy... O! O, i proszę, i tutaj teraz ładnie. Teraz możemy... Ile to? Aha, dwa. No ładnie. Patrzcie, pach. No na razie lecimy, o. No i poradziliśmy sobie. No to przejdziemy sobie do następnej gry. No i zagramy teraz sobie przeciwko Skellige. Zewrzeć szyki! A nie by było Foltesta dobrać. I chorągwie. Mamy Foltesta. Jest fajne. Nawet Foltest jest na samym początku, więc... W porządku, tylko że potrzebujemy... ...której chorągwi. Ejeju, blokada. W sumie blokadę mogę zostawić. Dobra, mamy. Mamy to. Dobrze, to chyba się powoli będziemy rozkładać, więc... Zacznijmy sobie od strzelam, żeby ich zmiękczyć. Wiedźmina. Mieczem dokańczam robotę. Teraz desant w burą chorągwie, no i potem król, nie? Chciałem też króla wzmocnić tym, ale... Ale trudno, nie wzmocniłem. Jak zobaczymy, czy on sobie poradzi z królem. Też zobaczymy, czy ma jakiś Sirocco. O kurde. Wilma, słyszałeś? Potrzebuję ona. Dobra, no to jest... To jest trochę problem. Wydaje mi się, że to chyba zablokuje. Nie pomogę, jeśli dożyję. No i uderzymy sobie. No i dobra. Musimy się, kurde, porozkręcać, bo na razie to tutaj... Przyjmij nasze ofiary! Bywa, bywa. A, tutaj jest. Ha! Nareszcie! Tak czy siak, ten Foltest zrobi jakiekolwiek tempo, więc... Nie jest źle. No, na równych raczej nie przegramy. Byłoby to dziwne, gdybyśmy przegrali. To może być nawet zabawne. Co to jest za deck? Czy to jest... To jest jakieś umy i tak dalej, czy nie? Ja on tutaj nadrabia mocno. Zewrzeć szyki! Spokojnie, spokojnie. Laru, do broni! 28. No tutaj już mamy taki porządny silnik, że jeśli nie zbije tego Foltesta, no to raczej sobie nie poradzi przeciwnik. Raczej możemy bez problemu pasować. Nie musimy się obawiać. Na tą chwilę jest trzeci... O nie! Dobra. To my spasujmy. Spasujmy, bo ja się obawiam tutaj teraz... A, kruki. Obawiałem się jakiejś birny. Mam nadzieję, że się wam spodoba ten deck. No i wypróbujecie ten deck, bo naprawdę warto... Na same maszyny, prawie same maszyny, najbardziej spoko. A dobra, to tak. Rebusz out.
The out. Okay. Brakuje mi tej dumy Foltesta. Poza ty... No i tylko tyle, nie? Zawsze dumę możemy sobie wyciągnąć, bo to dokładnie jest na 8. 1000 dziobów jak 1000 strzał. Dobra, tu przeciwnik będzie pasował. Więc no możemy sobie rzucić tą machinę. Nawet gdyby nie pasował, to i tak machinę byśmy rzucili. Ale tutaj raczej... A, patrzcie, gra! Mówisz do królowej Skellige. Co za gość. No i dobrze. Niedobrze. W takim razie zagrajmy sobie królową Adalię. Przeznaczenia nie da się oszukać. Żebyśmy mieli tego wzmocnionego balistę. To możemy uderzyć Morkwarga. Kurczę, no teraz jesteśmy w takiej sytuacji dość ciężkiej, bo przeciwnik może spasować, a my stracimy w siną dal. Ale nie pasuje, więc... Bogowie, ani chwili spokoju. No więc jesteśmy w sumie w tej sytuacji. No tutaj jest w sumie 10 punktów siną dal. I 22, więc możemy się... Żyje całego lidera? Właśnie. Dobra, no tutaj mamy tą dychę. I 19, 20, 21, 22. Czyli możemy bez problemu sobie trebusz rzucić na początek. A tak zróbmy. Przebijamy go tymi dwoma punktami, nawet trzema, jakby teraz pasował, więc nie musimy się o to obawiać. Ja bym chciał ten scenariusz zostawić sobie, nie? Rozpal nasze trzewia! A tego się akurat obawiam, tego scenariusza. Dajemy tak. Możemy uderzyć tutaj. No i jest okej. Okay. Cały czas go przebijamy, więc jest w porządku. A, właśnie scenariusz. No bardzo się staram, żeby ten scenariusz zostawić, ale wiadomo, jak to może być. Okej. Okay. Tutaj będzie drugi silnik, cholera. Drugi silnik. No to my rzucamy w takim razie to. Bo tylko tak możemy sobie jakoś poradzić. Raz. A i tutaj. No raczej tutaj nie jesteśmy w stanie tego przegrać. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji. Tak naprawdę. Gdybyśmy nie mieli tej mistyfikacji, to jakąś inną kartę, to wydaje mi się, że teraz byśmy mogli to naprawdę wygrać. Bez użycia scenariusza w sensie. No bo tak, no to cały czas jest jedna wielka niewiadoma, co z tym scenariuszem będzie. Człowiek, mamy 11 punktów, tylko że on teraz będzie miał drugiego kapłana. Będzie robił 2 punkty na turę, ale tego kapłana postaram się zbić od razu. Może nie będzie tak źle. On w sumie się stworzy, to jeszcze nie będzie atakował. Nie będzie się wzmacniał, więc możemy od razu za 3. Pach, pach. Nie stój jak ten kołek, tylko chodź. Zatańczymy. Ale Birna już jest użyta. Więc ta gładyszka teraz co? Ta średnia jest. Przyjmij nasze ofiary. No nie, dobra. My sobie tak zrobimy. I zrobimy sobie tak. Dokładnie. Jeszcze trebusz nam robi. No tutaj raczej nie powinno być czego złego. To jeszcze bardzo dużo machin. Praktycznie same machiny mamy. Więc w razie czego nie musimy się obawiać o ten scenariusz.
Ale ze snajpił, no co za gość. No co za gość. Ale ze snajpił, nie? No masakra, dobra. Tak, dobra. Tutaj to my sobie to wszystko pobijemy. Raz, dwa. Czy to zagramy? Możemy zagrać. W co byśmy mogli zagrać? Kurde, byśmy mogli w dumę, gdyby ten. Aj, no niestety. Możemy zagrać. Może w Wiedźmina. To w sumie nie jest zły pomysł. Zagrajmy sobie w Wiedźmina. A Wiedźmina możemy sobie dać na tył. Za honor? Owszem. Ale nie za darmo. Raz, dwa. Szybciej, dawaj. Dobra. Dobra, jest. Zdążyłem, dobra. Dobra, jest okej. Okay. No na pewno to robimy. Mamy to, mamy. Kurde, mamy jeszcze jeden tick lidera, no. Porobimy gościa, porobimy. Mamy scenariusz mistyfikacji, no kurde, jest grubo, on służył Sirocco. Więc o to się nie musimy bać. I tutaj patrzcie, jedna. A druga. No i dobra. Ale chyba te bombardowanie to wymienię sobie. Choć w sumie... Nie, no w sumie jest mocny. Po co to wymieniać? Dawmy tak. Okej, okay, no i teraz tak. Zróbmy w ten sposób. Tak jak mówię, o scenariusz nie musimy się w ogóle obawiać. No chyba, że mistyfikację by rzucił. No to wtedy jak najbardziej obawiamy się, bo nie dość, że nasza nie będzie działać. No to... Okej. Okay. Okay. No ta duma teraz słaba. Zagrajmy sobie tak. Hmm? Tutaj tylko po to, żeby stworzyć praktycznie, bo... A co za gość, dobra. Zagrajmy w ten sposób. Tutaj mamy bardzo mocne zagrania. On też musi już mocno zagrać, bo jak nie, to lipa. To lipa! Błogo. To. Niech będzie. Dobra. Patrz, gość. Tutaj. Dajmy w ten sposób. No i dobra. No muszę przyznać, że bez chwalenia się, ale... Ale udało mi się naprawdę spoko dech, co? Naprawdę spoko, więc zagramy sobie jeszcze jedną, może dwie gierki. Zobaczymy, jak pójdzie nam dalej. No i pamiętajcie, no tutaj, kurczę, no ten dech jest naprawdę spoko. Na same machiny praktycznie. Dobra, lecimy dalej. No i w następnej grze zagramy sobie przeciwko ścianie tarcz, czyli to samo, co graliśmy w pierwszej grze. No. Zobaczymy, jak przeciwnik, czy dobierze wszystko, czy może gra coś innego. Zaraz wszystkiego przekonamy. A teraz tak. Bombardowanie mogę wymienić, drugie. O, blokada, spoko. Tutaj mamy dostęp do chorągwi. Jeszcze duma Foltesta do odpalenia nawet. O, spoko. O, i my zaczynamy. To jest fajne.
Więc zagramy sobie od razu. Czarne chmury zebrały się w ten sposób. I zagramy sobie tutaj. Okej. Okay. A jest! Teraz król i będziemy mnożyć. Ciekawe, czy ma Anceisa. No raczej jak nie ma, no to przegra na pewno tą pierwszą rundę. Aha. Nie pomogę, jeśli dożyję. No. Kurde flak. Ale mnie porobił. Teraz mam dylemat. Co zrobić? No problem jest taki, że nie mamy jak wzmacniać. Gdybyśmy mieli wzmocnienie, to bez problemu, no ale... Ale nic, rzućmy tego Foltesta. To drugi żołnierz, więc teraz byśmy mogli nawet dumę Foltesta rzucić. No, dzięki temu mamy fajną tą dumę, nie? Bo ten zapał dostajemy tak naprawdę co dwa. Strażniczka? Wiedźmin, patrzajcie! Wziął i przylas! Teraz tak. Okej. Okay. Tak czy siak przewagę mamy, nie? On mi pewnie przesunie po dumę. W razie czego tutaj jest też żołnierz, więc jakby mi przesunął, no to stworzymy sobie i będzie już... To grało, o kurde. Tutaj musi być blokada, bo jak nie, no to... Co mogę dla ciebie zrobić? Poradzimy sobie. Kurde, tylko że źle rzuciłem tą blokadę. A, no szkoda. Źle rzuciłem, mogłem rzucić tutaj. Jak on mi przesunie, to duma leci w tą stronę. O kurde! Co? O kurde! Kurde, tutaj musimy sobie jakoś poradzić z tym. Rzućmy tą machinę. No i możemy uderzyć. Okej, okay, no tutaj już jest na pewno pas, bo nie damy sobie rady. Ale mamy te dwa punkty natury, on ma trzy nie, on ma cztery punkty natury. No to naprawdę teraz jest niebezpiecznie, że jak dorzuci drugiego Tridama... Geralt! O! No to ten pas bardzo dobry. Bardzo dobry pas. Kurde, no mega. Bardzo fajny ten pas u mnie, bo byśmy sobie już teraz w ogóle nie poradzili. Czyli co on może grać? Bo to w ogóle wygląda jakby stary deck z Wizogotą był. Bez kitu. O, mamy Adalię. Oko. Dobra. O, on pasuje. No to bardzo fajnie, bo możemy sobie rzucić tego balistę. Moim zdaniem jest to taka najsłabsza karta. No i dobra. Długa runda. A my będziemy mieli tych machin od cholery. Bo właśnie najpierw się rozstawić. Nie od razu rzucać scenariusz, nie? Bombardowania mega mocne. Zostawiamy. Machina? Kurczę, machinę zostawię. Tutaj tak naprawdę no mógłbym to wyciągnąć, ale ten Rydwan... Szczerze, ja wolę wzmocnioną balistę. Balistę sobie mogę wyciągnąć z desantu. Więc jest to jak najbardziej mocna ręka. Dobrze, a zatem... Zatem możemy sobie na spokojnie się porozstawiać.
Na początek możemy rzucić. A dalej. Rzeczy, o których nawet wiedzącym się nie śniło. Wzmocnioną balistę. Chyba te wzmocnione balisty na tył wszystkie będę rzucał. Się wydaje. No naprzód, no to współgra wtedy fajnie z tym tyranem, nie? Wiadomo, ale oparcie jest, kurde, ten. O kurde. No, zaczęła się lekka panika u mnie. My sobie zagramy w takim razie. O jego! I walnijmy tutaj. Tutaj teraz naprawdę może być cię. Marnuje się w wojsku. Okej. Okej. Ale wiecie co? Bo tutaj już nie, chyba nie możemy czekać za bardzo. Nie mam całego dnia. Możemy. Ten tyran. Ej, ten tyran jest spoko. Dobra. Rzućmy sobie ten tyran. Raz. Dwa. Daj na spokojnie. Ale ładnie. Dobra, mamy ten rydwan, to teraz niech rzuca Wizogotę. Dobrze. My teraz rzućmy sobie scenariusz. My to i tak nawet zbijemy, nie? O nie! O nie! O nie! Dobra. Robimy tak. Raz, dwa, trzy. No i co? Poradzimy sobie na luzie. Teraz chyba bombardowanie już rzucę. Kurde, Sansys. Tak czy siak te bombardowanie. No tak czy siak te bombardowanie u mnie poleci. O, bardzo ładnie. Dobra, to zbijmy już sobie to. Tak. No to przejdziemy sobie do następnej gry. W następnej grze zagramy sobie z Deska Ligę znowu. O proszę. O proszę. Ha, oczywiście, przyjacielu. Dobra, no nawałnica ciosów. Poradzimy sobie raczej z tym. Jeśli dobrze nam karty pykną. No tutaj... Porągwia, kurde, ten Foltest by się przydał, ale... No... Boję się, czego nie dostanę. Ładnie. Dobra, ale tak czy siak, karty mamy bardzo mocne. Możemy rzucić Wiedźmina, drugiego Wiedźmina. Może to jakoś będzie. Oczywiście wzmocnioną balistę to nie dotykam. Ewentualnie desant jeszcze mogę. Może ty też kiedyś zobaczysz, co teraz delikalni. Będzie. Teraz niestety będzie. Teleskop? Megaskop. Teleskop. No dobra. Najpierw strzelam, żeby ich zmiękczyć. Mieczem dokańczam robotę. Kurde, ja go tutaj uzdrowię. To bez sensu mi to w ogóle bić. O kurde, Idaran. Lubią, kiedy jedzenie się jeszcze rusza. Wiele już widziałem. Ja pierdziele, jakie punkty gość zrobił. Dobra, ładnie.
Ładnie, ładnie. Daję. To zobaczymy, co on zagra, ale w ogóle rytualny sztylet. Punkty i krwawienie. Nie lepsza lampa? Nie, może... No zobaczymy, co tam przeciwnik będzie grał. Okej, no my tutaj będziemy dalej grać, oczywiście. Zmijmy sobie to po prostu. No i szkoda, ale nasz Wiedźmin idzie sobie. Pa, pa. A, dobra. To już musimy spasować. Niestety nie nadrabiamy tego punktami. Fajnie, że tego desantu nie użyliśmy. Tak to mamy. Desant przynajmniej. Trebusz ja bym zostawił. To wolę wymienić. Okej. Okay. Fajnie. Mamy Adalię. O. Narysz Adalię. No tutaj wszystko tak, jak powinno być. Dobrze, teraz tak. Ze scenariusza, ze scenariusza z desantu. No kurczę, wiadomo, trebusz, znaczy balista jest najlepsza, ale obawiam się trochę. W sensie, jest to najmocniejsze i dlatego wolałbym zostawić sobie. Ewentualnie mogę sobie, kurczę, rzucić to. Ładnie. Zobaczymy, czy on spasuje. A, jest pas. No, szkoda. Dobrze, my nie używaliśmy desantu. To sobie możemy użyć go teraz. No i taka najgorsza, no to jest oczywiście tyran. No i ładnie, dobra. Dobra, mamy w sumie wszystko, co chcemy. Brakuje mi tylko balisty. Ale balistę sobie możemy wyciągnąć. Więc... no kurczę... Poltest, tak średnio. O! To jest na przykład bardzo fajna ręka. Patrzmy. A, no to Margarita byłaby chyba lepsza. To by się bardziej przydała. Więc mogę jedną wieżę sobie wymienić. Poszukaj... O! Duma, dobra. Dobra. Tutaj wszystko mamy, tak jak należy. W takim razie zacznijmy sobie od... Chyba listy, to ona zginie zaraz. Nic, tak czy siak będę musiał ją rzucić, więc... Bez znaczenia. Albo może najpierw zaczniemy od tego. A, zacznijmy sobie od tego. Tak, żeby rozłożyć sobie na samym początku nasze... Oku... Olgier! O! Niczym mnie nie zaskoczy. O! To jestem w szoku. Ja go to się nie spodziewałem. Są rzeczy, o których nawet wiedzącym się nie śniło. Róbmy w takim razie w ten sposób. Teraz... Zagranie desantu. Albo nie desantu. Jeszcze zagramy wzmocnioną balistę, dopiero potem.
Desant. Ciekawe, czy ta nawałnica już pójdzie. A Duma Foltesta, no to jak już będzie miał jakieś jednostki, trzy, nie? Obok siebie. Ej, szkoda, że nie mamy żadnych żołnierzy pomiędzy. Choć możemy sobie stworzyć właściwie, nie? W sumie możemy. Musielibyśmy zagrać te balisty. Użyć jedne dodatkowe zasoby. Kurde, ty chamie. Róbmy tak. No, a jeszcze, żeby też ten Wiedźmin poleciał, zobaczymy, gdzie poleci. Też dobrze teraz nie zużywać tych zasobów właściwie. Po to. A, no i właśnie. I tutaj jeszcze... Musimy uważać z tym, nie? Mamy jedną i drugą machinę, więc teraz ogólnie mogę zagrać sobie te działania. Mogę sobie zagrać kolejnego balistę. No nie, no co? Ale mnie kontruje. Masakra. Dobra. Ten wzmocniony, kurde, kolejny. To w takim razie ja go rzucę tutaj. Tutaj. O. Nie, no serio. Gorzej już być nie mogło. Nic. Dobra, tak czy siak, teraz już zagramy sobie... Zagramy sobie w takim razie oblężenie. Mhm. Bo nam się stworzy jeszcze jedna machina tutaj. I dopiero wtedy bym mógł te dodatkowe zasoby kliknąć. Tak, żeby potem rzucić już Dumę Foltesta. A potem kolejny tryb już, nie? Nie, no nie, nie, nie. Kurde. Kurde, no co ten... Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale i tak to robimy na razie, więc nie ma na razie spiny żadnej. Właśnie z tą dumą nie jestem w stanie. W sensie mogę sobie to tutaj stworzyć ewentualnie. Chyba tak zrobimy. Teraz jak dostanę tyran. Albo może najpierw. No. Najpierw trebuch jeszcze. Żeby nie było, że zaraz jeszcze coś tam będziemy mieli na tył. Będzie lipa. Jeszcze tutaj nie dostaniemy żadnych tych ładunków kolejnych z naszego lidera, ale na Dumie Foltesta coś tam dostaniemy, jeszcze na tym, na tyranie. Gerd. Póki będziesz dolewał, póty możemy sobie gadać. Kurde, no. Bardzo nieładnie. Róbmy tak. Okay. Tak czy siak, to chyba porobimy. Tutaj tyle machin jest, że masakra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, cztery, sześć. To jeszcze siedem. Siedem. Ło, te bombardowanie wejdzie. Oj, wejdzie za bardzo dużo punktów. Tutaj jego Hemdal też. Czas na cel. No i dobra. Tutaj. Tutaj. W ten sposób. W ten sposób. Kurde. W ten sposób.
Tak. Dobra. A, czyli to na rozmieszczeniu wtedy się te odnowienie, no to szkoda. Myślałem, że jak dorzucę teraz ochotnika, to tutaj się te odnowienie zmniejszy, no ale trudno. Kapitulacja, co on gra, kurczę? Ja pierdzielę. Kurde, no masakra. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ale tutaj mamy naprawdę taką przewagę, że chyba tego i tak nie zrobi. Tylko ten Olgierd, nie? To jest taka denerwująca, tak teraz patrzę, karta, no bo patrzcie ile już uderzeń dostała i dalej na 8 jest. Ogrem listę. Naprawdę? To jest twoja genialna taktyka. Dobra. Tak. No i co teraz? Spójrzmy tak. No i mistyfikacja w scenariusz. No i wygrywamy wtedy, nie? Zły rząd, kolego. Powiem ci tyle. czy ja zrobiłem... A nie, nie. No. Najładnie. 15 do 40. Ładnie sobie poradziliśmy. Dziękuję za oglądanie i powodzenie na szlaku.